Dzień dobry Państwu. Witam Was serdecznie na wirtualnej lekcji w ramach 24. Festiwalu Nauki. Moje nazwisko Grąska Michał. Jestem pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa, Instytutu Techniki Uzbrojenia. W ramach dzisiejszego spotkania, wirtualnego spotkania, chcielibyśmy Państwu przedstawić techniki 3D oraz zastosowanie ich w przemyśle. Techniki 3D, pojęcie bardzo obszerne, jeżeli chodzi o sformułowanie. Również pod tym pojęciem kryje się obecnie bardzo dużo dziedzin techniki, z którymi prawdopodobnie gdzieś w przyszłości spotkacie się. W ramach dzisiejszych zajęć chcemy Wam przedstawić trzy takie zasadnicze trzony tychże technik 3D. Mianowicie jest to skanowanie modeli rzeczywistych i digitalizacja ich, czyli zamiana na modele wirtualne, następnie obróbka tychże modeli w odpowiednich środowiskach komputerowych, specjalnych programach komputerowych, które pozwalają nam na modyfikowanie, na modelowanie, zmienianie geometrii trójwymiarowych i ostatni etap, czyli tak zwana drukowanie 3D, które obecnie jest bardzo silnie rozwijaną dziedziną techniki. Na pewno spotkacie się z takim pojęciem jak druk 3D i ta właśnie dziedzina aktualnie jest jedną z najmocniej rozwijanych dziedzin, jeżeli chodzi o wytwarzanie obiektów technicznych, ale i nie tylko. O tym opowiemy sobie w ramach właśnie naszych dzisiejszych zajęć, gdzie chciałbym właśnie Wam przybliżyć aspekty związane z technikami 3D. Zacznijmy od druku 3D, ponieważ jak widzicie tutaj na zamieszczonym stole znajduje się bardzo dużo detali. Wszystkie te detale, które tutaj są przed Wami przedstawione, zostały wytworzone właśnie techniką 3D, tudzież techniką przyrostową. Z takim pojęciem też możecie się spotkać. Technika 3D jest to nic innego jak nowe podejście do wytwarzania obiektów technicznych. Opiera się ona na wykorzystaniu znanych nam materiałów, takich jak tworzywa sztuczne. Obecnie również rozwijane są techniki 3D, które pozwalają drukować z proszku metali, ale w ramach naszych zajęć skupimy się tutaj głównie na modelach wytwarzanych właśnie z tworzywa sztucznego i większość tutaj tych modeli została tymi technikami wytworzona. Druk 3D, na czym on w ogóle polega? Druk 3D polega na tym, że mamy specjalne urządzenie przypominające klasyczną drukarkę. Różnica tylko polega na tym, że w klasycznej drukarce, tak jak drukujecie na papierze różnego rodzaju swoje prace, druk odbywa się zawsze na jednej płaszczyźnie. Natomiast w drukarce 3D dzięki zastosowaniu dodatkowej osi, czyli tej trzeciej osi Z-owej, tak ją nazwijmy, możliwe jest drukowanie w trzecim wymiarze, tak? Czyli nanosimy pojedynczą warstwę danego materiału, następnie czy to stolik, czy głowica drukująca podnosi nam się o pewną wartość i w konsekwencji do poprzedniej warstwy doklejany jest kolejna warstwa materiału. Oczywiście, żeby móc wydrukować taki detal, tu akurat mamy przedstawiony designerski wazon na kwiaty, musimy mieć odpowiednie modele. Modele, które gdzieś w komputerze zostały stworzone przez odpowiednie oprogramowanie. Aktualnie bardzo dużo jest programów komputerowych, które pozwalają na tworzenie wirtualnych modeli. Wirtualnych modeli, czyli modeli trójwymiarowych.
Następnie model taki z takiego oprogramowania zostaje zapisany w odpowiednim formacie danych, który jest czytany przez drukarkę 3D. W drukarce takiej mamy odpowiednie oprogramowanie sterujące, które zamienia daną bryłę trójwymiarową na poszczególne warstwy. I tutaj w ramach naszego spotkania zostanie Wam zaprezentowany właśnie cały taki proces druku 3D wybranego elementu. Naszym wybranym elementem i przewodnim dzisiaj będzie taki Gekon, którego będziemy obrabiać na wszystkie możliwe sposoby. To znaczy wydrukujemy go z modelu 3D. Następnie wykorzystując skaner 3D zeskanujemy, czyli zamienimy z powrotem na postać trójwymiarową i wykorzystując oprogramowanie komputerowe zmienimy jego geometrię, tak aby móc później z powrotem wrócić do procesu drukowania. W ten sposób, zobaczcie, wykorzystując trzy urządzenia, mianowicie drukarkę 3D, skaner 3D oraz odpowiednie oprogramowanie, które macie zainstalowane na komputerze, możecie sobie w nieskończoność taki cykl drukowania, digitalizowania i przetwarzania danej geometrii wykonywać. I z naszego Gekona, który tutaj mamy, możemy poprzez takie właśnie cykliczne przerabianie stworzyć zupełnie inną figurę, którą my jako użytkownicy sobie po prostu wymyślimy. Jeżeli chodzi o druk 3D, ponieważ od tego zacząłem, że to jest obecnie bardzo intensywnie rozwijana technika, zobaczcie, tutaj mamy bardzo dużo elementów wykonanych właśnie tą techniką. Wszystkie, tak jak wspomniałem, są wytworzone z tworzywa sztucznego, jednakże obecnie druk 3D pozwala nam na wykonywanie bardzo dużo elementów, które wykorzystujemy na przykład do sprawdzania geometrii. Czy dana geometria, dany obiekt jest optymalny pod względem wymagań, które zostały mu ustawione. Oczywiście, jeżeli zakupicie sobie na przykład drukarki 3D, bo takie drukarki coraz częściej trafiają już na domowe biurka, że tak powiem, to możecie te drukarki wykorzystać sobie również do własnych celów, niekoniecznie tutaj powiedzmy związanych z techniką, ale na przykład jeżeli ktoś jest fanem figurek, różnego rodzaju gier, gdzie wykorzystywane są różnego rodzaju figurki, to zobaczcie, tutaj mamy przykład takiego smoka, który został właśnie wydrukowany techniką przyrostową i taka figurka po odpowiednim, powiedzmy, pomalowaniu może zostać wykorzystana przez Was na przykład w różnego rodzaju grach planszowych, grach strategicznych, gdzie ewentualnie, jeżeli ktoś takie hobby ma, to może sobie tutaj zadziwić kolegów, tak, stworząc własne jakieś figury. Tak jak wspomniałem, druk 3D obecnie coraz częściej wchodzi w różne gałęzie przemysłu. I tak jak tutaj, zobaczcie, zacząłem od tego wazonu. Wazon przedstawia nam jakiś wzór. Tak, jest to jakiś wzór artystyczny, czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany wzornictwem przemysłowym, wzornictwem artystycznym, to może sobie za pomocą modelowania 3D stworzyć jakieś własne kształty i następnie z wykorzystaniem drukarek 3D zamienić wirtualny model na rzeczywisty obiekt, który tutaj możemy sobie wykorzystać, tak jak przykładowo ten wazon. Jeżeli ktoś jednak bardziej zbliżony jest, powiedzmy, do zagadnień technicznych, to druk 3D, zobaczcie, tak jak tutaj mamy, jest to kawałek ramienia, nawet całe ramię robota, gdzie zostało wszystkie łączniki, wszystkie przeguby tego zespołu zostały wydrukowane za pomocą właśnie drukarki 3D po to, aby sprawdzić optymalne parametry pracy takiego właśnie ramienia.
Oczywiście ktoś powie, no jest to bardzo małe ramię robota, ale zobaczcie, jeżeli naszym zadaniem było sprawdzenie, jaki jest zakres ruchliwości takiego ramienia, to taki model już nam wystarcza, żeby sobie to zweryfikować, sprawdzić, czy nasze założenia konstrukcyjne są optymalne i pozwalają nam na wykorzystanie później takich modeli do tego, aby tradycyjnymi technikami wytworzyć czy też wykonać taki model. Kolejny dział, gdzie coraz częściej spotykamy właśnie wykorzystanie druku 3D, to jest architektura. Zobaczcie, tutaj akurat mamy model wieży Eiffla. No oczywiście ktoś powie, no wieża Eiffla została stworzona zanim powstał druk 3D. Tak, jak najbardziej, ale zobaczcie, tutaj mamy wieżę Eiffla, która została wydrukowana właśnie technologią przyrostową i dzięki takiemu modelowi, zobaczcie, możemy sobie naszą wieżę Eiffla sprowadzić, powiedzmy, że na nasze biurko. Również technika 3D jest wykorzystywana we wszelkiego rodzaju zagadnieniach związanych z muzealnictwem. Tutaj akurat mamy model figurki rzeźby, czy też tutaj kolejna rzeźba, tak, które zostały właśnie też wydrukowane technikami przyrostowymi. Gdzie takie, czemu muzealnictwo stosuje? Zobaczcie, coraz częściej możecie spotkać modele 3D, znaczy wirtualne muzea, tak? Często takie pojęcie się pojawia, czyli fizyczne obiekty, które gdzieś w muzeach zostały umieszczone, zostają zeskanowane właśnie za pomocą skanerów, o których w dalszej części będziemy sobie mówić. Następnie zostają one, te modele 3D, zapisane w odpowiednim oprogramowaniu na dyskach komputerów. No i oczywiście, jeżeli chcemy wykonać na przykład jakieś badania nad daną geometrią, nad daną rzeźbą, no nikt nie będzie niszczył, powiedzmy, rzeźb, które mają kilka tysięcy lat. Możemy taką rzeźbę, powiedzmy, później z tego modelu trójwymiarowego wydrukować, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie jakichś ewentualnie badań, analiz, testów, jeżeli chodzi o na przykład kształt, czy przykładowo, jeżeli daną rzeźbę, powiedzmy, studenci będą odtwarzać, to możemy takich rzeźb każdemu wydrukować i daną bryłę później studenci na przykład odpowiednio mogą sobie obrabiać. Kolejna rzecz, gdzie techniki 3D bardzo często obecnie są stosowane, to jest mianowicie cała medycyna. Tutaj zobaczcie, mamy przykład ramienia, dłoni dokładnie z przedramieniem, gdzie została stworzona tak jakby proteza. Proteza ta dzięki zastosowaniu właśnie druku 3D jest dostosowana do dłoni danej osoby, tak? Czyli nie musimy teraz dzięki drukowi 3D robić uniwersalnych modeli, które jednym osobom, powiedzmy, pasują, innym nie, czyli możemy sobie wprowadzić tak zwane optymalizowanie pod daną anatomię ciała, tak? Czyli ta proteza, dzięki temu, że najpierw przedramień było zeskanowane tej osoby, możliwe było zoptymalizowanie geometrii tak, aby ta proteza pasowała niemalże idealnie na dłoń danej osoby. Tutaj też chciałbym zauważyć, że obecnie w dobie naszej pandemii, przez co nie mogliśmy się spotkać twarzą w twarz, tylko po prostu wirtualnie, to jest praca tutaj realizowana w ramach naszego zakładu wspomagania projektowania, wytwarzania, eksploatacji, mianowicie przeulice, tak? Bardzo często widzicie osoby obecnie, które chodzą po ulicy, tak? Noszą takiego rodzaju przeulice. My akurat wykorzystaliśmy druk 3D
po to, aby wesprzeć właśnie tutaj organizacje rozdające takie przyłbice i za pomocą drukarki 3D drukowaliśmy elementy nośne takiej przyłbicy. Oczywiście ta tutaj folia to jest już zakupiona, tak, i została po prostu zamontowana, ale elementy tutaj akurat te żółte i te czarne zostały wytworzone właśnie techniką 3D, a polegało to na tym, że po prostu na drukarce warstwowo były drukowane kolejne elementy, po czym po zakończeniu całego procesu drukowania rozdzielaliśmy takie elementy, tak, zobaczcie, one są tutaj specjalnie tak oddzielone, możliwe jest ich odłamanie i dzięki temu dostawaliśmy elementy nośne, które uzbrajaliśmy w gumkę, następnie w część tutaj ochronną, czyli tą naszą folię. I chciałbym zauważyć właśnie, że bardzo dużo takich przelbic wykonaliśmy. Jest to już w tysiące sztuk, można powiedzieć, że mamy, tak, na koncie naszym. Oczywiście druk 3D, tak jak zobaczyliście tutaj, były to elementy nieruchome, tak, czyli monolity, tak to nazwijmy, ale dzięki przygotowaniu odpowiedniego modelu wirtualnego możliwe jest również drukowanie elementów ruchomych, tak, czyli nie muszą być to elementy, tak jak ten ramię robota, jak tutaj spojrzycie, jest ono skręcane na śruby, czyli poszczególne elementy były drukowane, następnie to było montowane, ale możemy również robić ruchome elementy, tak jak tutaj przykład takiej zbroi, tak, łuskowej, gdzie została po prostu tak geometria zamodelowana, że możliwe było wydrukowanie takiego ruchomego elementu. Podobnie tutaj klucz, tak, ten klucz też został wydrukowany z jednej bryły, tak, nic tutaj nie było składane, a mimo to jest on ruchomy i może zostać zastosowany na przykład w domu do jakichś prostych prac technicznych, tak. Jeżeli chodzi o druk 3D, to tutaj tyle z słowem wstępu. Kolejne etapy będziemy sobie sukcesywnie omawiać i będziemy sobie prezentować, jak to wygląda od strony tej takiej już praktycznej. Pierwszy proces, który sobie omówimy w ramach dzisiejszych zajęć, to jest skanowanie 3D. Tutaj na stole umieściliśmy naszego Gekona. Jak widzicie, Gekon zmienił trochę kolor. Został pokryty specjalną warstwą, która ułatwi nam proces skanowania. Tutaj w tle widzicie skaner 3D, który wykorzystamy sobie w procesie skanowania. A o samym procesie skanowania opowie Wam tutaj mój kolega Kamil Rajkowski. Skanowanie polega na tym, żebyśmy mogli odzwierciedlić geometrię naszego skanowanego obiektu. W tym celu, tutaj tak jak wspomniał Michał, mamy Gekona pokrytego warstwą kredy, dlatego że obiekty, które są ciemne lub odbijają światło, są dużo ciężej skanowane niż obiekty matowe i jasne. Gekon został położony na stoliku obrotowym, którego położenie jest znane względem naszego skanera, dzięki czemu będziemy mogli zeskanować go w obrocie o 360 stopni, dzięki czemu odzwierciedlimy jego pełną geometrię. Skanowanie może być też prowadzone poprzez pojedynczy skan, czyli w taki sposób, jakbyśmy robili zdjęcie, lub też poprzez markery, czyli jeżeli byśmy oznaczyli tego Gekona konkretnymi punktami, moglibyśmy później to złożyć jako jedną pełną bryłę. W tym wypadku obraz zostanie złożony automatycznie poprzez software, dzięki temu, że znamy położenie naszego stolika. Dobrze, no w takim razie przejdźmy do samego procesu skanowania. Podczas procesu będę omawiał, jak to działa, dlaczego to skanowanie jest możliwe i na czym ono polega. Tutaj już uruchomię proces skanowania na stoliku obrotowym. Zostanie wykonanych 6 zdjęć w różnych położeniach naszego stolika. Jak możemy zauważyć,
Nasz gekon jest oświetlany poprzez światło zielone. Nie jest to zawsze światło zielone, ale nasz skaner wykorzystuje je ze względu na swoje parametry, tak? Dzięki temu możemy uzyskać, zależnie od koloru światła, możemy uzyskać różną dokładność odwzorowanej powierzchni. Oprócz tego, że światło jest zielone, możemy zauważyć prążki, które układają się na naszym gekonie. Poprzez krzywiznę prążków, których zdjęcia są wykonywane przez skaner, obraz, czy ta powierzchnia naszego gekona może być odwzorowana. Jak możecie tutaj zauważyć, prążki na gekonie są, załamują się, dzięki czemu jest możliwe odwzorowanie tej powierzchni. Podczas całego procesu skanowania obrazy, które tutaj, czy ta geometria, którą uzyskujemy, jest przechowywana w postaci chmur punktów. I w tym wypadku będzie to 6 różnych chmur punktów, które, tak jak już wspomniałem, zostaną automatycznie połączone w jedną chmurę, która będzie odzwierciedlała bryłę naszego gekona. Proces się zakończył. Możemy teraz zobaczyć, jak to wygląda na ekranie komputera. W tym momencie uzyskaliśmy obraz. Tak jak możemy zobaczyć, jest nasz gekon, ale oprócz niego zostały zeskanowane dodatkowe elementy, czyli części stolika czy podłoża, na którym znajdował się stolik. Jest to spowodowane tym, że objętość pomiarowa skanera jest większa niż sam gekon, którego skanowaliśmy. I oczywiście w procesie tutaj kolejnej obróbki możemy te elementy usunąć. W taki sposób. Jeżeli zrobimy tutaj dokładną obróbkę tej chmury punktów, możemy uzyskać następujący obraz. Już pokażę, jakby to wyglądało już po obróbce. Jak on po obróbce, po usunięciu zbędnych punktów wyglądałby w następujący sposób. Z tak uzyskaną chmurą punktów możemy następnie zrobić wiele rzeczy, a mianowicie możemy wykorzystać ją w innym oprogramowaniu, przekształcając ją do formatu STL, czyli tak jak wydrukowaliśmy tego gekona, teraz możemy zrobić z niego, odwzorować go w ten sam sposób i ponownie przesłać komuś jako plik do wydruku, na przykład na drugim końcu świata, żeby on mógł mieć takiego samego gekona jak my. Dodatkowo możemy utworzyć z niego bryłę typu CAD, który może by posłużyć również do modelowania 3D, a nie tylko jako obiekt do druku 3D. Jak widzicie, zmieniliśmy trochę scenerię. Jesteśmy obecnie w naszej pracowni drukarek 3D. Tutaj przed Wami jest zaprezentowane jedno z takich stanowisk złożone z komputera i oprogramowania, które pozwala nam na obróbkę wcześniej właśnie zeskanowanej geometrii, tudzież opracowanej w innym systemie geometrii 3D oraz drukarki 3D. Ta drukarka tutaj wykorzystuje akurat materiał w postaci filamentu szpulowego. Jest to nic innego jak tworzywo sztuczne w postaci nitki takiej, które jest podawane na głowicę drukującą. Następnie pod wpływem temperatury materiał zostaje przetopiony i naniesiony na nasz stolik, na którym jest drukowany detal, warstwa po warstwie. Ale zanim o druku 3D i zanim uruchomimy sobie drukarkę, to kilka słów, jeżeli chodzi o nasze oprogramowanie. Tak jak wspomniałem, drukarka jest połączona z odpowiednim oprogramowaniem. Najczęściej obecnie kupujemy drukarki, są dedykowane programy, które pozwalają nam na bezpośrednią komunikację. Po instalacji takiego oprogramowania możemy sobie wczytać, zaimportować naszą
geometrię, którą wcześniej, tak jak tutaj było w procesie skanowania, zeskanowaliśmy, przygotowaliśmy sobie odpowiedni plik, po czym ten plik został wczytany do przestrzeni roboczej naszej drukarki. Tutaj to, co widzicie, jest to nic innego jak stolik, odzwierciedlenie stolika naszej drukarki. Następnie wczytujemy sobie naszą geometrię. Tu mamy paski, podstawowe narzędzia, które pozwalają nam na edytowanie tej naszej geometrii. Możemy na przykład przesunąć sobie naszą bryłę, tak, w dowolne miejsce. Możemy skopiować tą naszą geometrię, tak jak tutaj na przykład kopiuj. W tym momencie powielę naszą geometrię za pomocą wklej. O, zobaczcie, mam obecnie dwie geometrie tutaj na naszym stole, czyli mogę sobie takich gekonów już razy dwa wydrukować. Ja do nas usunę ten jeden, jest on nam niepotrzebny w przypadku tej operacji. Tutaj. Dobra, mamy. Czekajcie. O. Jest nasz gekon. Możemy oczywiście jeszcze naszą bryłę obrócić sobie. To jest kwestia ustawienia, jak my chcemy drukować. Kolejne rzeczy związane z parametrami druku, tak? Czyli tutaj nie będziemy już wchodzić w szczegóły, ale oprogramowanie to umożliwia nam dobór parametrów druku, takich jak prędkość wydruku, temperatura dyszy, temperatura stołu. Wszystko to jest uzależnione od tego, jaki rodzaj materiału my sobie wykorzystujemy w procesie drukowania. W momencie, gdy ustawimy sobie poszczególne te nasze parametry, możemy sobie naszą geometrię też zmodyfikować. Akurat ta drukarka ma możliwość druku z kilku materiałów jednocześnie i tutaj po odpowiednim procesie obróbki tej naszej geometrii my ją przygotowaliśmy Wam w taki sposób, że możemy zastosować różne warianty kolorystyczne. I tutaj akurat mamy przykład takiej naszej geometrii. Zobaczcie, w momencie, gdy zmienię sobie parametry typu kolor, to mogę podejrzeć, jak ta geometria będzie wyglądać. Czekajcie, muszę sobie ją pociąć. O. W tym momencie wrócę jeszcze raz do pełnej bryły. Mamy geometrię litą. W momencie, gdy poustawialiśmy sobie wszystkie parametry, wybieramy cięcie, czyli ten nasz model zostaje podzielony na poszczególne warstwy, to co wspominaliśmy sobie na początku. Grubość tych warstw jest uzależniona od tego, jakie parametry druku dobierzemy do danej drukarki i w zależności od tego, jakim tutaj rodzajem drukarek dysponujemy, może być ona zmienna. W naszym przypadku my tutaj akurat grubość tej warstwy jest najczęściej około 0,2 mm, czyli co 0,2 mm. Ta nasza geometria będzie przyrastała w tym kierunku pionowym, zetowym. No i po podziale naszej bryły, zobaczcie, nasze okno zmieniło się trochę. Widzimy tego naszego gekona w postaci takich prążków. Te prążki to jest nic innego jak poszczególne nitki materiału, który będzie po prostu ze sobą sklejany. To, co wybrałem wcześniej, kolor, zobaczcie, geometria tak została przygotowana, że jest możliwe nadawanie jej odpowiednich rodzajów kolorów. Tu mogę na przykład jeszcze raz zmienić, dzięki czemu możemy sobie podejrzeć, jak ten nasz gekon by wyglądał w przypadku różnych kolorów. Spostrzegawczy mogą zauważyć, że w naszym ekranie pojawiła się jeszcze dodatkowa figura. Jest to nic innego jak specjalna wieża, która jest narzucona przez oprogramowanie. Mianowicie tutaj w momencie, jak jest przełączony materiał w naszej głowicy, to następuje czyszczenie tej głowicy, tak aby możliwe było wierne odzwierciedlenie koloru naszego drukowanego elementu. Tak przygotowana
nasza ta jaszczurka, tak, może zostać następnie poddana procesowi druku 3D. W tym celu daną geometrię zapisujemy sobie w postaci pliku czytanego akurat przez sterownik drukarki i za pomocą zewnętrznego nośnika przenosimy ją sobie do pamięci naszej drukarki. I tutaj akurat mamy kartę włożoną. Była już wcześniej, została po prostu zapisana na niej, po czym wykorzystując oprogramowanie drukarki uruchamiamy sobie nasz druk. Tutaj odszukam w plikach naszego Gekona. Mamy. Uruchamiamy sobie druk. W tym momencie urządzenie nagrzewa się nam. Tu akurat parametry druku dla danego materiału to jest temperatura głowicy jest 235 stopni, natomiast stolik musi się nagrzać nam do temperatury 65 stopni. Chwilkę poczekamy, tutaj widzę, że już powoli temperaturę osiąga roboczą. Nastąpi w tym momencie uruchomienie całego procesu druku. Pierwszym etapem, który zaobserwujecie, to będzie tak zwane sprawdzenie, kalibracja samego urządzenia, czyli sprawdzenie, czy stół jest płasko, czy jest zachowany dystans pomiędzy dyszą drukującą a naszym stolikiem. Powinno to nastąpić za chwilkę. O, nastąpiło uruchomienie tej naszej drukarki. Zjeżdża nam do punktu referencyjnego drukarka, na chwilę obecną zbliża się do stolika. Teraz następuje sprawdzenie poziomu naszej głowicy względem stołu, na którym będzie drukowany materiał. Po sprawdzeniu rozpoczyna się proces druku. Maszyna, tutaj drukarka ustawia się do odpowiedniego materiału, ponieważ mamy kilka kolorów, więc maszyna sobie wybiera odpowiedni kolor, który był wcześniej ustawiony w naszym oprogramowaniu. Następuje na chwilę obecną wepchnięcie, tak, załadowanie naszej głowicy drukującej danym kolorem. No jak widać, jest to kolor zielony, od takiego zacznie. No i głowica zaczyna swoją pracę. Pierwszy przejazd jest to tak zwany przejazd roboczy, w którym następuje usunięcie pozostałości z poprzedniego druku, aż osiągnie odpowiedni kolor. Jest to najczęściej w programie zapisane w postaci określonej długości, którą nam ten głowica przepycha, po czym następuje proces druku. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zobaczcie, warstwa po warstwie będzie taki detal nanoszony na naszą tutaj powierzchnię roboczą. Na chwilę obecną jest zaznaczony obszar, gdzie jest ten wieża, tak, będzie budowana ta wieża do czyszczenia głowicy. Następnie teraz następuje zaznaczenie obszaru, w którym będzie znajdował się nasz drukowany Gekon. Po zakończeniu tego procesu, zobaczcie, głowica zaczyna odwzorowywać nasz kształt drukowanego detalu. O, tutaj możecie zaobserwować, w momencie rozpoczęcia druku Gekon jest drukowany od łapek, tak? Czyli są zarysy naszych łapek. Następnie drukarka będzie odwzorowywać kształt, tak, naszego Gekonu. Tu w tym przypadku, ponieważ jest to Gekon w postaci dwóch kolorów, trzech dokładnie, bo jeszcze oczy są koloru błękitnego, detal jest drukowany, zobaczcie, w poszczególnych takich segmentów. Następuje obecnie
zaznaczenie, gdzie są poszczególne segmenty naszego Gekona. I kolejnym etapem będzie wypełnienie tych przestrzeni, po czym nastąpi zmiana materiału i dobudowanie pozostałych elementów. I tak warstwa po warstwie nasz Gekon będzie drukowany. I po procesie drukowania, który w przypadku naszego Gekona zajął prawie 8 godzin, uzyskujemy naszą jaszczurkę w nowej aranżacji, czyli była czarna, później była biała, a na chwilę obecną jest wielokolorowa. To jest to, co chcieliśmy w ramach tych naszych zajęć Wam przedstawić. Mam nadzieję, że tym naszym wystąpieniem tutaj zaprezentowaliśmy Wam chociażby podstawy technik 3D, ich zastosowania w przemyśle, ale i jak tutaj zaobserwowaliście po detalach, które Wam tutaj zaprezentowaliśmy, nie tylko tak, druk 3D, jak widzicie, jest stosowany również do, można powiedzieć, że takiej zabawy, a nie ukrywam, że od zabawy, jeżeli zaczniecie, to w tym momencie łatwiej Wam będzie później w przyszłości zastosować tą technologię w przemyśle. Przedstawiony fragment technologii, który tutaj Wam zaprezentowaliśmy, czyli ten cały druk 3D, jest to tylko wycinek tego, czym zajmujemy się w naszym zakładzie wspomagania projektowania, wytwarzania, eksploatacji. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwijaniem umiejętności nie tylko druku 3D, skanowania, obróbki tychże plików w różnego rodzaju oprogramowaniu, ale również innymi technikami, które obecnie stosowane są w przemyśle, zapraszamy Was na naszą specjalność techniki komputerowe w mechatronice, realizowaną w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłości.